Zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje idealny partner albo idealna partnerka? Kto z Was ma Netflixa, ten na pewno zna serial Czarne Lustro albo z angielska Black Mirror. I ostatnio grupa twórców z polskiego YouTube'a została zaproszona przez Netflixa do nagrania krótkich odcinków w klimacie tego serialu. Jeden z tych odcinków ostatnio pozwoliliśmy sobie obejrzeć. Był to odcinek pod tytułem Suma Szczęścia, nagrany, wrzucony na kanał Marcina Stankiewicza. I przyznajemy, że zrobił na nas bardzo duże wrażenie i zainspirował nas do tego, żeby dzisiaj trochę pogadać o tym, czy jest coś takiego jak partner albo partnerka idealna. W tym jednym odcinku bohater wszczepia sobie do głowy chipa, dzięki któremu otrzymuje narzędzie, za pomocą którego poznaje i zna wszystkie zachcianki i potrzeby swojej partnerki. Kiedy dążymy do rozwoju naszego związku, albo chcemy pogłębić relacje, lub szukamy sposobu na to, jak poradzić sobie z kryzysem, przychodzi czasem taka myśl, taki pomysł, jak się okazuje pokusa, żeby uprzedzać pragnienia naszego partnera, partnerki, mam tu na myśli narzeczoną, narzeczonego, chłopaka, dziewczynę czy męża, żonę, i przez takie domyślanie się jak najszybciej się je realizować, tak żeby iść na rękę tej drugiej stronie, żeby było jej jak najlepiej. Ten film pokazuje bardzo jasno, jakie są niebezpieczeństwa takiego zachowania, próby takiego zachowania. Po pierwsze, tracimy możliwość poznawania drugiej osoby, radość z poznawania drugiej osoby. Druga rzecz, tracimy siebie, nie tylko kontakt ze swoimi pragnieniami, ale też kontakt ze swoimi uczuciami. I tak naprawdę tracimy możliwość dawania siebie w związku, bo nasze pragnienia, nasze pomysły, nasze potrzeby też upogacają drugą stronę, więc odbieramy jej tę możliwość. Gdybyśmy znali wszystkie pragnienia drugiej strony, niepotrzebna byłaby nam rozmowa, niepotrzebny byłby dialog, niepotrzebna byłaby dyskusja, nie musielibyśmy budować tak naprawdę relacji ani wspólnoty, nie musielibyśmy ścierać się, dogadywać. Kilka miesięcy temu w Dominikańskiej Szkole Wiary w Warszawie było spotkanie poświęcone małżeństwu i życiu małżeńskiemu. I padła tam taka kwestia kilku przypadków, które pojawiły się w poradni rodzinnej, gdzie małżeństwa rozpadały się, mimo że z zewnątrz wszystko wyglądało bardzo poprawnie, a wręcz idealnie, że mąż, który spełniał wszystkie zachcianki żony, spełniał wszystkie jej potrzeby, był na każde jej wezwanie, rezygnował często ze swoich pomysłów, ze swoich planów po to, żeby spełnić jakąś prośbę albo jakiś pomysł, który rzuciła żona. I do poradni przyszedł właśnie ten mąż, zrozpaczony, z pytaniem, co ma zrobić, żeby żona do niego wróciła, że co on mógł jeszcze więcej zrobić, że przecież spełniał dokładnie wszystko to, czego ona od niego chciała. I okazało się, że to był właśnie główny powód tego, że ona od niego odeszła, a chodziło to tylko o to, że po prostu przestał ją interesować, że przestał być człowiekiem, który wzbudzał w niej jakąkolwiek ciekawość i zainteresowanie, że stając się taką maszyną do spełniania jej potrzeb i pragnień, przestała z nim mieć jakąkolwiek relację, czyli to, o czym mówiła wcześniej Dorota. I odpowiadając na to pytanie, które zadaliśmy sobie na początku, czyli czy istnieje idealny partner albo idealna partnerka, tak naprawdę musielibyśmy się zastanowić, czy istnieje doskonały człowiek, czy istnieje człowiek, który nie ma żadnych wad, nie ma nic za uszami. No i odpowiedź jest oczywista, że nie istnieje. Jakbyśmy nie szukali na tym świecie, to tak naprawdę takiego człowieka nie znajdziemy. Zazwyczaj, kiedy się zakochujemy się w ideale. To uczucie nas tak otumania, że nie widzimy wady drugiej strony. Zresztą to też jest taki czas, żeby naprawdę to zauroczenie pokazało nam najlepsze strony naszej potencjalnej żony czy męża. U nas dość szybko objawiły się nasze wady,
I zmusiły nas do tego, żeby mocno wziąć się do pracy nad sobą jeszcze przed zaręczynami, jeszcze przed ślubem. Dzięki temu poznaliśmy naprawdę dużo bardziej siebie. Każdy z nas poznało siebie. Tak jak kiedyś już wspominałam na początku naszej serii filmików, że poszłam na terapię i przez rok takie poznawanie wiązało się z konfrontacją ze swoimi różnymi przywarami, wadami, jakimiś lękami, z przepracowaniem ich i nauczeniem siebie, ale też nauczeniem, przekazaniem wielu informacji cennych Kamilowi, jak sobie z tym radzić w przyszłości. I do tej pory korzystamy z tej wiedzy. Nie byłoby jednak tej naszej pracy nad samymi sobą i odkrycia swoich własnych wad i odkrycia też wad drugiej strony, gdyby nie to, że słuchaliśmy po prostu swoich własnych pragnień i potrzeb i dzięki temu, że w odpowiednim momencie stawialiśmy granice, nie rezygnując z samych siebie. Zachęcamy Was do obejrzenia tego odcinka Czarnego Lusterka, czyli Suma Szczęścia, taki jest tytuł. Podzielcie się też z nami swoimi przemyśleniami na temat partnera idealnego. I zachęcamy Was cały czas do zapisania się do naszego newslettera, gdzie przesyłamy Wam co jakiś czas trochę głębsze treści i pogłębiamy to, o czym mówimy tutaj w filmikach. A jeśli nas oglądacie po raz pierwszy albo po raz któryś, ale jeszcze nas nie subskrybujecie, no to macie gdzieś tutaj ten magiczny przycisk.